Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj gramy Wasteland 2 i gramy właśnie moją zajebistą drużyną, która wygląda wręcz na totalnie martwą. Dobra, wiecie co, wyleczę ludzi, tak sobie myślę, albo nie, zrobimy to za chwilę. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj parę misji do wykonania, mamy też pana doktorkę, który może nam sprzedać apteczki, paną Katy, no i musimy jakby rozwiązać sprawę wielkich roślin, groźnych roślin i ogromnych owadów, które gnębią tutejsze laboratorium. To dobra, nie wiem, mogę tutaj w sumie, bo tu jest, widzę, że wiele rzeczy jest do badania, a jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to tutaj jest coś do rozbrojenia, więc z całą pewnością się tym zajmiemy. Zamek jest to łatwy, więc nie powinno to przyprawić nam żadnego problemu. Co mamy? Karabiny szturmowe. No niestety, znowu amunicja do pani idzie. Mamy też zniszczone okulary. Niestety cały czas nie możemy znaleźć amunicji dla naszego kochanego właśnie Kane'a. Tak? On Kane, Fade'a, który korzysta z tej amunicji. Niestety, pomimo moich niezwykłych starań, nie mogę dla niego znaleźć amunicji do pistoletów maszynowych. To jest doprawdy bardzo smutne. No, kaliber 38. Niestety nikt takiej amunicji, z tego co wiem, nie posiada. No, to jest do tego, shotguna, do strzelby. No właśnie. Dlatego on będzie musiał prawdopodobnie nauczyć się posługiwać też jakąś bronią sieczną, czy to też jakąś obuchową, czy też jakąś taką do bicia po prostu, będzie musiał się nauczyć posługiwać, no nie ma tutaj nawet co tego ukrywać. No dobra, no to tak pomału zagłębiajmy się tutaj, zobaczmy, czy tutaj jeszcze jest coś do przeszukania. Chyba nic konkretnego. Dobra. Dobra, nie ma co, musi nasz medyk trochę nas chyba podleczyć. Ile oni mają? Bo widzę, że tutaj doświadczenie to jeszcze dużo jest do wbicia, więc medyk będzie musiał nas podleczyć. No ale, no nie chcę jeszcze ten, bo może akurat coś ciekawego znajdziemy. Z jakiegoś dziwnego, miałem jakieś dziwne przeczucie, że tak to może się skończyć i może to być pułapka. Wow. Widzicie to, co ja widzę? Jest to cholernie dobrze zabezpieczone, drzwi są. Dobra, spróbujmy, zawsze jest ten cień szansy, że akurat się uda. Wiecie, w razie czego mogę tak naprawdę się wczytać. Porażka. Ale mogę spróbować jeszcze raz, spróbujmy. Może teraz się uda. Trzymam. Krytyczny sukces, w ogóle co to, jak to brzmi? Bijamy, błagam, żeby tutaj było coś niesamowitego. Jest safe, znowu coś takiego jak safe jest. Poza tym niczego, nie widzę tutaj nic przydatnego, ale dobrze, że safe. Kurczę, jednak dobrze, że mam tego szpiega, czy jak on tam się nazywa. Bez niego życie byłoby milion razy trudniejsze. Co jest grane? Niewykonalne? Przepraszam, odsuńcie się od tego, co wy tak podchodzicie? Zero procent, niewykonalne, ale numer. Fate, jak to możliwe? Włamywać masz więcej, widocznie być może muszę mieć kolejny poziom. No dobra, więc już wiem, w co będę musiał zainwestować, Fate. Ale masakra, nie sądziłem, że spotka mnie taki zawód. No dobra, trudno. Kolejne drzwi. Wow. O, Rose jest, czyli to jeszcze nie jest ten moment, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dobra, porozmawiajmy z nią. Witaj, moja droga Angelo. Technofobka jak zawsze. Dziwisz się, biorąc pod uwagę to, przez co przeszłam? Bywam nerwowa w pobliżu mechanicznych rąk. To samo mówisz swojemu staremu przyjacielowi Gilbertowi? Chyba ma nową nogę. Nie znoszę jej. Mówiłam, żeby jej nie brał. Lepiej, żeby był kaleką. A daj mi spokój.
Przepraszam za obcesowość, dzieci. Wszystko w tym pomieszczeniu to eksperymenty w toku i nie można ich zakłócać. To w czym mogę wam pomóc? To w czym mogę wam pomóc? Zakładam, że wy jesteście tym wsparciem, o którym wspominał Matthew i Catherine. Z tej, twierdzy strażników. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, nie będziemy pytać się, może o lewą rękę zapytajmy. A to straciłem ją w wypadku ogrodniczym. Podróżna lekarka sprokurowała mi nową. Niezła zabawka, prawda? Jak to działa? Jestem botanikiem, a nie inżynierem, ale jest prawie tak zręczny jak oryginał. Całkiem już do niej przywykłem. O ogniwie, które ją zasila. Nie powinnam było o tym wspominać, nie lubię o tym rozmawiać. To jakieś wysoce zaawansowane źródło energii. Problem w tym, że wczepiła mi to w klatkę piersiową. Mam świecący błękitny klejnot wmontowany w mostek. I nie, nie pokażę wam go. Jestem o wiele za stara, żeby świecić moimi atrybutami. Mówiła, że mieszka na wschód od starego więzienia, co w sumie jest trochę dziwne. Promieniowanie od lat uniemożliwia podróże w tym kierunku. Dobra, zapytajmy się może o ten kod do śluzy. Tak, mam kody do szklarni, ale słuchajcie, no. Chcę tam iść z wami, jeśli mam coś wymyślić w związku z tym bałaganem. Będzie mi potrzebne więcej próbek. Jeśli pozwolicie mi ze sobą pójść, osobiście otworzę drzwi i pomogę wam odnaleźć w środku. Odnaleźć w środku i nie obawiajcie się, mam broń. Nie trzeba mnie niańczyć. Co wy na to? Broń? Każda różyczka ma swoje kolce, dzieci. Mój to prawdziwy autyk. Mogę do was dołączyć? Jasne. Super, mamy kolejnego członka drużyny. Zobaczmy, co ten członek drużyny takiego potrafi. Jaki ma level, tak właściwie, poziom 4, więc no, mogło być lepiej, ale no, z drugiej strony nie ma tragedii. Zobaczmy umiejętności. Chirurg, wow, haker. Jeszcze lepiej, będziemy mieli hakera, bardzo super, bardzo fajna sprawa. No, już jest trochę stara faktycznie. Inteligencja. No dobra, super. Będzie miała spluwę, będzie mogła sobie jako tako poradzić. Bardzo się z tego cieszę. Ona chyba bierze kaliber 12 gałk, czyli krótko mówiąc, bierze tę amunicję. Jakby co, mam trochę tej więcej tej amunicji, więc w razie czego. O, patrzcie, co to jest. Leży sobie. Co to w ogóle jest? Mogę zobaczyć. A, widzicie, możemy przeczytać coś takiego jak dziennik z laboratorium. Nie, nie będę wam tego czytać. Nie ma nawet takiej opcji. No dobra, wiecie co? Przeszukajmy te wszystkie, bo ja wiem, te torby. Och, apteczka. To jest to, czego było nam trzeba. Kaliber 12 gałk. Niech weźmie ta lekarka. Chociaż nie, na razie to nie jest jej chyba potrzebne, więc na razie niech to przytrzymuje on. Tytoń. No dobra, niech ona weźmie. I mam jeszcze dynamit. To ta dziewczyna weźmie dynamit, bo ona chyba tam miała coś też do rzucania wcześniej. Dobra, czy tutaj jeszcze coś jest do przeszukania? Chyba już nie. Można to badać. Nie wiem w sumie, co mi to daje, że ja to badam. W sumie to chyba nic nam nie daje tak na dobrą sprawę, co nie? No nic. No i nieważne. Idźmy dalej. O, zamknięte. Gdzie jest nasz otwieracz? Niby łatwe. Zobaczymy, czy tym razem, ale nie aż tak łatwe. No, otwieraczu, dawaj, zrób swoją powinność. Potrzebuję trochę wszelkiego rodzaju medkitów i tak dalej. Dobrze. Kolejny sejwik i kolejna jakaś skrzyneczka. Zacznijmy od sejwiku. Też łatwe, no to powinno się udać. Zobaczymy. Każda znaleziona rzecz się... O, krytyczny sukces, ale super. Pistolety maszynowe. Jest, chyba znalazłeś to, co chciałeś właśnie. I zestaw chirurgiczny dla niego. Ziom, chyba znalazłeś właśnie amunicję. Nie chcę cię martwić, zobaczmy. Kurczę, tak nic, to jest tam amunicja. Zobaczmy, czy to jest coś lepszego. Nie, chyba.
Olejarkę, ja mam olejarkę? Tak, to moja jest lepsza. Ale pomyśl na to, że masz amunicję. Wow. W ogóle, bo ty strzelasz chyba potrójnymi strzałami. Jak ty strzelasz? Chyba tak, on strzela potrójnymi strzałami. To jest przeładuj. Dobra, zawsze ten kilka trochę więcej amunicji. To z całą pewnością się nam przyda, bo on już miał problemy z tym. Apteczka medyka. I mam jeszcze też trochę amunicji dla naszego kochanego gościa z karabinkiem maszynowym. No dobra, pomieszczenie jak najbardziej korzystne dla nas. Super. Poczekaj, co ona napisała? Uważaj, jeśli tam wchodzisz, poprosiłem jednego z naszych techników, aby zabezpieczył moje cenności. Obawiam się, iż nie dysponuję odpowiednimi zdolnościami, aby rozbroić dość nieprzyjemne zabezpieczenia na sejfie. Ty jesteś, jeszcze jest Rachel. Cały czas trzymam się jakiejś takiej nadziei, że może spotkamy, jak nie wiem, jakiegoś magicznego medyka, który nas uratuje. Zamknięte. Jeju, ile tu wszystko jest pozamykane. Ale się nasz zabawi, ale nasz się ten, że tak powiem, włamywacz pobawi tutaj. Naprawdę wiele rzeczy można tu znaleźć. I szczerze mówiąc, gdyby nie fakt, że mam tego włamywacza, naprawdę bardzo mógłbym dużo stracić na tym. Coś tu jeszcze jest, widzicie? Chyba nie. Tu są drzwi, a poza tym chyba niczego tu już nie ma. O, coś z nim jest nie tak. Kurczę, mam nadzieję, że właśnie, że my atakujemy pierwsi. Boję się, że on może wybuchnąć. Mimo wszystko spróbuję go zaatakować. I ewentualnie nie mogę się zwinąć stąd już nawet, więc... Dobrze nam idzie. I to on teraz jest ze snajperki, to... Kurde, wiedziałem, że za blisko jest. Weźcie tak co, przesuń się trochę. Poczekaj, bo masz jeszcze jeden ruch. To chyba może się przesunąć? Nie, nie może się przesunąć. Ej, no zraniłaś trochę naszego gościa. Dobra, ewidentnie kurczę, medyk chyba będzie musiał wyleczyć niektóre osoby, bo no niestety, jakby nie patrzeć, niektóre osoby nie mają już tyle życia. No może tu jest jakiś kompleks 3, nie ma to dla mnie takiego znaczenia. Czyli tak, leczymy tak, po pierwsze będziemy musieli wyleczyć naszego wojownika. Dobra, zawsze to coś. Naszą kochaną panią snajper wyleczymy też, medyczku. Myślę też nad naszą super panią. Chociaż akurat jej to dużo nad naszym ziomeczkiem wspaniałym. Poczekaj, medyk, a ty nie możesz, nie masz przypadkiem levelu? Bo zaraz się okaże, że zmarnowałem potencjał twój, nie wykorzystałem. Nie, nie masz. Jeszcze mamy coś takiego, jest pani jeszcze, tutaj jest pani w sumie, która jest w potrzebie na dobrą sprawę. No dobra, niech będzie. Wyleczymy cię jeszcze, pani Angelo. Tobie to w sumie niewiele dało, ale no każda pomoc się przyda. Z tego tak przynajmniej wychodzę z takiego założenia. No i super, nasza ekipa jest już w pełni. Dobra, no to co, idziemy tutaj w prawo? Idziemy. No możesz, możesz. I zapewne nie wiem, czy to mi na dobre wyjdzie, tylko... Dobra, idziemy. Co tam? I'm seeing a bunch of researchers and farmers under attack in the greenhouse. You've got to get rid of the animals attacking them and clear a path out. Dobra, to musimy jakąś taktykę obmyślić. Po pierwsze, gdzie jest snajper? Snajper? To jest snajper. Idziesz tutaj. A reszta... Szybka akcja.
No dobra, szybka akcja, tak jak mówiłem. Musiałem interweniować, bo sytuacja niestety nie była taka kolorowa wbrew pozorom. Przykucnięcie. Teraz nasz niszczyciel. Niszczyciel ma problem, ponieważ jest bardzo w złym ustawieniu. Dobra, lecimy dalej. Też przykucnij. Nie! Co ja zrobiłem? Uff, nic na szczęście. Ładny strzał, muszę przyznać. I jeszcze jeden, też dosyć ładny. Wielkie muchy mogą być irytujące. Zostałem już zatruty przez nie. Pani doktor, nie trafiła, nikt nie trafił panią doktor. Tryb reakcji? Nie. Dobra, specjalnie postawiłem tutaj snajpera. Mogłem kucnąć jeszcze, ale kto by pomyślał. No nic. Ładnie. Dobra, snajper. Robiłeś dobry pokaz. Dobra, z karabinku. Nie mogę zmienić na tryb pojedynczego strzału, widocznie się nie da. Jaki jest procent strzału, że tego trafię? A 63. Pięknie. Szybka amunicja schodzi, ale grunt, że to działa. Przykucnij. Dobra, pani doktor. Ma pani taką średnio przydatną broń. 4-1 strzał. Już bardziej to... Co ty masz, taką jakąś obszarówę? Podoba mi się. Z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej strony uważam, że to nie jest za dobry sposób. Za dużo osób, proszę pani, możesz trafić, wiesz? Dobra, idzie, ten atakuje. Miejmy nadzieję, że nie zrobi za dużo krzywdy nikomu. Na szczęście nie zrobił. Teraz moja ulubiona bohaterka, która naprawdę umie przywalić, jak trafi. Ładnie. Mucha teraz, atakuje panią doktor, dobrze, nic się pani doktor nie stanie, bo ma dużo życia. Czas na rolę mega super snajpera. Snajper, dzisiaj strzelamy sobie do tego pana. Nie trafiłaś? To przykucnij, będzie ci łatwiej trafić, dobra. No i co? To chyba jakaś mała rozwałeczka. No niewiarygodne. No niewiarygodne po prostu. Ile poczaj? 4? Broń się zacięła. I teraz jeszcze muszkę zadwimy. I został ostatni. Nasz bohater. Nie no, to znowu jest obszarówka. Zostawiamy pani doktor. Ta w niego strzeliła. Ja bym się na jej miejscu troszeczkę odsunął. Tak sobie myślę. No, możemy się troszeczkę odsunąć. Kurna, zginął jeden człowiek chyba. Powiem tak, staraliśmy się jak tylko możemy, niestety mimo tego jedna osoba i tak, wow, ale jesteśmy mocno tutaj zakorzeni. Unikat. Choroba strąkowa. Ropiejące pod twoją skórą grzybne zarodniki przemieniają cię od wewnątrz. O kurna. Zapisz. To nie brzmi za wesoło. Właściwie w ogóle to nie brzmi w jakikolwiek sposób. Można ustąpić przy użyciu odpowiedniego przedmiotu. Pani doktor.
Ale rozumiem, że 14 się zamieni, tak? O ludzie, ile to jest 14 tysięcy sekund? Dobra, na razie się zapiszę. W sumie, tak sobie myślę. No właśnie, bardzo obszarowe. Dobra, krótko mówiąc, chyba będziemy musieli działać szybko. Jeśli faktycznie coś miał mnie przemienić w zombie, to lepiej, żeby ta sprawa się bardzo szybko wyjaśniła. Dobra, ej, cała ekipa, chodźcie tu wszyscy, jakoś zbierzcie się. Dobra, jeszcze tu jest trochę do zniszczenia tych rzeczy. Broń się zacięła. Nie szkodzi, damy radę. Dobra, teraz tak, szybciutko muszę mieć. Czyli tak, po kolei przeszukuję skrzynię szybciutko. Kabel 38 to jego, torba bez ten, kolejny. Kurne, musiało na niego trafić akurat, co to jest? Chirurg. Hop, hop, dobra. Ej, weź medyk, weź mu pomóż. No bo niestety on jest trochę ranny. Dobra, to na pewno mu w jakiś sposób ułatwi funkcjonowanie. Co tu jeszcze mamy? O, są mi te całe dziwne ten... No, musimy to, nie, muszę to wszystko pozbierać, dlatego ja o tym mówię. Mamy już 9, pamiętamy, że zebraliśmy, musimy 10 tego zebrać. I to jest chyba do czegoś, tak? Czy 9 teraz musimy tego zebrać? To jest, poczekaj, tak sprawdzę dziennik, bo to było wyjaśnione, czego to jest potrzebne. Dziesięć fragmentów. Czy jeszcze kilka? Czy jeszcze kilka jest, musi zebrać? Tak właściwie tutaj to jest ten główny plac, co nie? Jeden. O, tu jeszcze jest takich trochę. Poczekaj. Dobra, jeszcze gdzieś jeden by się przydał. I po prostu nasza bohaterka będzie w niebo wzięta. Powiedzcie mi to wszystko. Tak, staram się na szybko teraz wszystko przeszukiwać, ale w sumie nic nie widać tutaj. Dobra, coś tu jest, jakieś niby zagrożenie. No przynajmniej tak się zdawało. Dobra, przeładowali wszyscy broń. Dobra, amunicji. No dobra, trudno. Spróbujemy z tym, co mamy. Zamknięte. Gdzie jest nasz haker? Znaczy haker, otwieracz. Łatwe. Otwórz to. Tu jeszcze coś jest. Poczekaj, widzę kolejne drzwi. Ale jeszcze zanim tam pójdziemy, ile tam zostało nam czasu? No jeszcze dużo zostało nam czasu, co nie zmienia faktu, że będziemy musieli się jednak mimo wszystko, wiesz, zachować jakiś taki pośpiech, tak mi się wydaje. Dobra, cokolwiek teraz robiliśmy, okazywało się to być bardzo nieskuteczne, dlatego przestałem to robić. Będziemy musieli, kurczę, wymyśleć coś innego. Otwarte. Scorpion HQ. This is Bergen again, calling from High Pool.
We are still under attack. These damn wreckers are blowing us to pieces. Send help! Anyone! Highpool, this is Ranger Citadel. Our closest team is already answering a call at Ag Center, but they will try to reach you as soon as they can. You read me? Over. Yeah, Vargas. We've heard it all before. Highpool always comes last, doesn't it? Scorpions don't treat us like second-class citizens. The scorpions don't move! Shit! Hit the deck! Dobra, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiecie, nasza bohaterka ma już 9, czyli krótko mówiąc, będziemy mieli 10 tych bajerków dla naszej koleżanki. Nie wiem czy to cokolwiek zmieni, ale zanieśmy jej. Zanieśmy jej te 10. Ja liczę na to, że może ona jakieś... Można usunąć przy użyciu odpowiedniego przedmiotu. Właśnie pytanie jest jakie, co to za przedmiot jest, żeby usunąć właśnie to zakażenie. Hi Rose, glad to see one of ours. Huh? What are you doing here? You still owe me a pod, remember? Perfect. This is just what I needed. Come find me in the lab when you're done with whatever you're gonna do with the radar dish. Hopefully I'll have a cure figured out by then. Thanks again for the pod. Find me later in the lab. Come on, Matt. Let's have a look at this monstrosity. Dobra, krótko mówiąc, oni teraz będą opracowywać lekarstwo, czyli widzicie, krótko mówiąc, dobrze zrobiliśmy, że oddaliśmy im teraz, ponieważ my jesteśmy, jakby nie patrzeć, zarażeni. Przeczytajmy, co napisane w dzienniku. Kathy ma już wszystkie potrzebne próbki strąku. Będzie teraz pracować w laboratorium nad lekarstwem. No i bardzo nam jest potrzebne to lekarstwo, ponieważ sami rozumiecie, że po prostu... No musi opracować, nie? Porozmawiajmy z nią jeszcze. Jeśli jest taka możliwość, oczywiście. I've got the cure. At least I know what we need. It was easy once I figured out the pods were mutated fungal spores. All we need is a fungicide, and fortunately, there's a bunch of the stuff in the mushroom caves in the basement. Bring me some, and I can make a serum that'll cure Matt and any of you who are infected. Please, go, quickly! Dobra, krótko mówiąc, wiemy już, jak wygląda to zadanie, jak wygląda sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, okazuje się, że jest lekarstwo, co nie, z całą pewnością. To będzie zabawa na czas, dlatego ja się znowu zapiszę. Krótko mówiąc, jest lekarstwo, musimy po prostu pójść do tej całej piwnicy i tam te lekarstwo znaleźć. Tutaj nasz gościu zdobył level. On weźmiemy... bo tylko jeden punkt umiejętności dostał? Tak? To jeszcze nie możemy zainwestować w nic, no trudno. W każdym razie wiem już, jak wygląda sytuacja. No krótko musimy udać się do piwnicy, do tej całej grzybiarki czy coś tam, żeby tam właśnie zdobyć jakieś tam grzyby, tak? Dobrze zrozumiałem? Kathy twierdzi, że do stworzenia lekarstwa potrzebne środka grzybobójczego w grzybiarni w piwnicy. Dziwne, ale naukowiec chyba wie, co mówi. A te tereny natomiast widzimy sobie już później, co nie? Bo tu mam jeszcze wyłącz system nawadniany, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się zarazy. Nawadniane na wschodnim i zachodnim polach, żeby powstrzymać plagę, które niszczy agrocentrum. Do obu obszarów da się dotrzeć przez piwnicę, do której można wejść w pomieszczeniu na północnym skraju kompleksu, czyli tutaj. To jest już inne zadanie są. Tak? A to, że zamontuj wzmacniaki na dwóch wieżach, to inna cel. Uruchom ponownie antenę w agrocentrum, to też będziemy musieli zrobić. Że dr Kathy Lawson potwierdziła, że antena jest zupełnie zarośnięta i bezużyteczna. Musimy najpierw powstrzymać rozrost zmutowanych roślin, zanim będziemy mogli rozruszyć układy hydrauliczne. Czyli tak to mniej więcej wygląda. To są drzwi. No dobra, to nie tracimy już czasu. Mamy mało czasu, mamy mało apteczek. Miejmy nadzieję, że nam się uda i nikt nie zginie, bo to jest dosyć istotna sprawa. Musi nam się udać, no bez tego niestety nasze zarażone osoby zamienią się w zombie. Great. Okay, now listen. The computer is basically fried. Unless you're secret genius hackers, its functions are going to be pretty limited for now. It'll only be able to open one airlock at a time.
Dobra, jest ogólnie rzecz biorąc, to jest tak. Widzicie komputer, na którym przewija się ciąg znaku. Co chwilę pojawia się na nim szum. Rozlega się alarmujące pikanie. Macie w drużynie hakerów, którzy chcieliby spróbować swoich sił? Tak się składa, że akurat mamy hakera, bo się złożyło, że dołączył do nas jeden haker. I myślę, że dzięki niemu uda nam się to ogólnie załatwić. Pani haker, jeśli pani będzie miała ochotę. Łatwe dodatkowo jeszcze. No to nie powinno, że tak powiem, sprawić problemów. Dobra, super. Wszystkie śluzy naraz zostały otwarte. Nie mam pojęcia, gdzie jest grzybiarnia. No, dobra, czyli wszystkie drzwi są otwarte. No super, no to teraz w sumie musimy się gdzieś udać i nie mam pojęcia gdzie. No dobra, idźmy środkiem, tak domyślnie wydaje się to być najsensowniejszym rozwiązaniem, choć to jest jaskinia. That's where Dr. Larson did all his fungal research. I'm seeing a lot of movement in there, but none of it looks human. Dobra, nie ma ludzi, czyli są jakieś potwory. Tu jest grzybiarnia i my musimy zdobyć środek przeciwgrzybniczy, jakkolwiek to się nazywa. Jak tam z czasem? No, mamy dużo czasu, więc możemy być raczej o to spokojni. W każdym razie już teraz czujemy, że tutaj są wrogowie. Nie, to są tylko te grzyby. Dobra, one są niegroźne w sumie. Nie chcę mi się na razie nie niszczyć, może później. One tak wybuchają, co nie? A nie chcę mi się amunicji tracić po prostu. A zobaczmy, czy jak nasz sam bohater podjedzie do tego. No traci życie, co nie? I po prostu, szczerze mówiąc, żal, żeby on się męczył tak niepotrzebnie. Dlatego sobie to darujemy. Mamy potwora, dobra. Stój. Musiałem zaatakować pierwszy, bo przecież jakby to wyglądało. No dobra. Czyli zaczynamy akcję. Nasza bohaterka, nie wiem, ustaw się gdzieś na przykład tutaj. O, świetnie. Przykucnij. No i teraz piękny strzał. Dobra, kolejny. Kate Sniper. Tak? Nie, to nie jest Sniper. Czy to jest? Nie. Kim się teraz słyszę? A, medykiem. Dobra. Medyk. I tak nie trafisz z tej perspektywy. Idź tutaj na prawo. No i tu sobie strzel. Ech, elegancko. Kto jest dalej? To jest dalej, Wielki Bear. No, Wielki Bear leci do przodu. No i dalej, mamy Kate Snipera. Kate Sniper musi się po pierwsze ustawić na dogodnej pozycji. Ponieważ w tej chwili, nawet jeśli się ustawiła tak jak się ustawiła. No, ustawiła się tak średnio. Że i tak będzie musiała niestety tą jedną turę sobie pominąć. No jak klapnąć nie może, to wiecie. Au! Przez tą? Leci mucha, wredna mucha, która irytuje wszystkich. I to całkiem sporo much leci. No dobra, miejmy nadzieję, że uda nam się je ogarnąć. Bądźmy dobrej myśli. Gościu z karabinkiem maszynowym. Why not? Ustawmy się tak bliżej i zabijmy. Dobra. Czemu ona sama się ruszyła? Nie rozumiem tego. Czasami nie ogarniam. Przecież ona jest tak taktyczną osobą, ona ma przerówkę, a ona moim zdaniem tak ją, no, spieprzyła, szczerze mówiąc, troszeczkę. To też jest strategiczna osoba, bo wybuchnie, jak ją się załatwi. Tego cholera jasna. Nie może za bardzo wybuchnąć. Teraz z kim jesteśmy? Snajperem. No co? Ładny strzał, muszę przyznać. Nic już więcej nie zrobię. Medyka? Mogłaby zostawić medyka w spokoju, co nie? Ale na medyków lubi się akurat. Wszyscy lubią się znęcać nad medykami. Kim teraz jesteśmy? Medykiem właśnie. Kurde, broń się zacięła. Niedobrze.
Pani doktor, straci pani za dużo życia. No trudno, ostrzegałem. Co my tu mamy? Gościu z karabinkiem. Elegancko. Dostał jeszcze naprawdę niewielu już wrogów w sumie do załatwienia. Nie, co ty robisz? Przepraszam, że pani zre... O, mogłem muchę w sumie załatwić. A mogę, nadal. Tak jakby. Troszeczkę. Snajper? Nie mam szans na trafienie nawet. No i elegancko. Dobra, mogło być o wiele gorzej, szczerze mówiąc. Właściwie mogło być tragicznie, a jest... No nie jest za dobrze, ale właściwie wszyscy przeżyli, więc naprawdę nie mam na co narzekać. Równie dobrze wszyscy mogliby żyć, ten w ogóle jeden HP ma. To jest w ogóle cud, że przeżył. Ta Rose też świrowała, nie miałem nad nią żadnej władzy w tej rundzie. A szkoda, bo ona dosyć jest strategiczną osobą. No i ta medyk niby zdobył level, ale czy coś mu to da? Chyba nie za bardzo może w cokolwiek zainwestować, z tego co widzę. No dobra, i broń się zacięła oczywiście. Poczekaj, przeładujmy jeszcze wszystkimi osobami, które jeszcze mają amunicję. O kurczę, tej też się kończy. Wszystkim się kończy amunicja, jak wrócę do bazy, będę musiał nieźle, że tak powiem, zregenerować zapas. No dobra, w każdym razie już gram troszeczkę, dlatego w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, zwłaszcza, że sami widzicie, że czas ucieka. Póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!